Chorwaci stanęli dziś w obronie życia. W stolicy tego kraju, Zagrzebiu, odbył się Marsz w obronie życia. To już szósty Marsz dla Życia i Rodziny, jaki przeszedł ulicami Zagrzebia. Obrońcom życia towarzyszyło hasło o ochronę życia każdego człowieka bez dyskryminacji. Po chorwacku znaczy życie. Uczestnicy tego radosnego pochodu podkreślali, że obrona życia to ich obowiązek. Uważam za swój obywatelski obowiązek w demokratycznym społeczeństwie stanąć w obronie życia i przeciwstawić się przerywaniu życia nienarodzonych dzieci lub idei zabijania ludzi starszych poprzez eutanazję. Obrońcy życia bardzo mocno podkreślają, że naukowym faktem jest to, że życie każdego z nas zaczyna się od poczęcia, a prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Podczas marszu zwracano także uwagę na dyskryminację kobiet w stanie błogosławionym. Są one dziś najbardziej dyskryminowane na rynku pracy. Chociaż prawo pracy zabrania zwalniania kobiet w ciąży lub matek przebywających na urlopie macierzyńskim, wiele kobiet, i to nie tylko w Chorwacji, traci pracę właśnie dlatego, że zdecydowały się na dziecko. I to wszystkie wiadomości na